Niespodziewana śmierć. Tekst piosenki o tytule Niespodziewana śmierć mówi: Niespodziewana śmierć, byłem całkowicie zaskoczony. Niespodziewana śmierć ma miejsce, kiedy się jej nie spodziewasz. Śmierć łóżeczkowa niemowlaka, samochód rozjeżdżający pieszego, zabłąkana kula walczących ze sobą przestępców, nastolatek zabity dopalaczami lub w wypadku, strażak ginący na służbie, robotnik w pracy, śmierć w zaciszu domu, niespodziewana, atak nożownika lub atak serca, niespodziewana śmierć. Można tak wyliczać. Ma miejsce cały czas, niespodziewana śmierć, bez ostrzeżenia, zawsze za wcześnie, z planami na przyszłość. Nawet jak wszystko jest super, jednak jest jeszcze ona, przedwczesna śmierć, niezapowiedziana, niechciana, niepodlegająca ludzkim zakazom. Cmentarz jest ponurym pomnikiem przypominającym o śmierci, wiernym świadectwem śmiertelności rodzaju ludzkiego. Śmierć nie ma względu na osoby, nie rozróżnia między bogatymi, sławnymi, wykształconymi lub wysoko postawionymi. Kiedy niespodziewana śmierć przychodzi, wszyscy muszą jej ulec. Nagłej śmierci nie możemy zapobiec, jednak możemy być przygotowani, gdy ona przyjdzie. Jak? Poprzez zaufanie Panu Jezusowi Chrystusowi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto wierzy Jemu, nie zginął, ale miał życie wieczne. On chce i ma moc Cię poprzez śmierć przeprowadzić. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. On chce i może Cię uratować od skutków Twoich grzechów. Ci, którzy uwierzyli Panu Jezusowi, są zbawieni i przygotowani na śmierć ich ciała. Śmierć ciała nie narusza życia duszy. Wiedzą, że otrzymali przebaczenie wszystkich swoich grzechów i są uratowani od należnej im kary. Jeśli ich ciała umrą, to ich dusza i duch będzie na zawsze z Bogiem w niebie. Kto uwierzył Jezusowi, nie obawia się śmierci ciała. Nie ma ona nad nim żadnej władzy. Jest pokonanym wrogiem. Jak to możliwe? Człowiek musi upamiętać się przed Bogiem, czyli uznać, że jest zasługującym tylko na gniew Boży grzesznikiem. Gdy ktoś taki uwierzy, że Chrystus Jezus spłacił całkowicie dług jego grzechów poprzez przelanie krwi i śmierć na krzyżu Golgoty i uwierzy Jezusowi Chrystusowi, to zostanie usprawiedliwiony i uratowany od należnej mu wiecznej kary. Na zbawienie nie możesz sam zasłużyć. To tylko Jezus zbawia. Dobre uczynki nie zakrywają grzechów. Podstawą zbawienia jest tylko i wyłącznie Chrystus. Tylko i wyłącznie Boże miłosierdzie i Boża miłość okazana nam w ofiarowaniu Chrystusa. Zbawienie jest darem, jest okazaniem łaski nie zasługującemu na nic innego jak tylko na słuszną pomstę przestępcy. Łaska zbawienia jest darem. Niestety ci, którzy nie upamiętają się i nie uwierzą Panu Jezusowi Chrystusowi, ich Zbawicielowi, czekają wiecznego potępienia w wiecznym ogniu piekła. Powinieneś uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, Twojemu Zbawicielowi natychmiast, jak tylko zdasz sobie sprawę, że jesteś niegodnym nieba, potępionym grzesznikiem i potrzebujesz wybawienia. Uwierz Jezusowi Chrystusowi, który za Ciebie umarł. Nie możesz poczekać z tym do jutra albo na bardziej odpowiedni moment.
nie masz żadnej gwarancji, że doczekasz następnego oddechu, a tym bardziej następnego dnia. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. Drogi przyjacielu, dopóki nie jesteś zbawiony na całą wieczność, jesteś na wieki zgubiony. Należy ten stan zmienić. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi dzisiaj, bo po uwierzeniu Panu Jezusowi Chrystusowi poszukaj zależnych jedynie od Boga chrześcijan, wierzących tylko Słowu Bożemu, Pismu Świętemu, Biblii i głoszących prawdziwą Ewangelię Chrystusową. Wspólnie z nimi się zgromadzaj tylko do imienia Pana Jezusa na głoszenie Słowa Bożego, modlitwę i łamanie chleba, abyś mógł pożywiać się Bożym Słowem i wzrastać w duchowej sile. Tylko Boże Słowo pomoże ci stać się silnym duchowo i tylko ono utwierdzić cię może w prawdzie. Czytaj Biblię codziennie i wszystko w niej sprawdzaj. Nie polegaj na ludzkich opiniach, ale na tym tylko, czego uczy Biblia. Richard Kerryoka. Jeśli pragniesz otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa lub chcesz zacząć wspólne studium biblijne, skontaktuj się z nami. Czytaj Biblię @onet. Telefon 739-089-088. Czytaj Biblię. Skrytka 31-63-500 Ostrzeszów. Kanał na YouTube. Czytaj Biblię Ostrzeszów.